Poczęli, napiliśmy wody i tam ewentualnie. Jak ktoś nie ma, to w samochodzie jest, wspominam. A jak przyjedziemy na drugą stronę mostu, przy tamtym kamieniu sobie tam poruszymy. To mało. To gdzie? Co ty tam masz? Ty tam. A w tej to Coca-Cola? Ale mam wek. A ty masz coś jeszcze? Co ty to wyprawiasz? Mam wek. A wek. Ja mam jeszcze spokojnie, bo to takie siłki. To jest grzenie. To ja mam. Nie mniej ciężaru do wyniesienia. Nie wiem, ale... Siadasz? Co ty? Jakieś likiery. Nie wiem, nawet nie wiem, jak to smakuje. Obronna Polski przed agresją, najpierw niemiecką, a później 17 września również sowiecką. I my właśnie dzisiejszy rajd odbywamy właśnie dokładnie na szlakach Polskiego Września. Dlatego, że w tym miejscu, tu na Tyśmienicy, 30 września, 83 lata temu, batalion saperów zbudował most i po tym moście oddziały samodzielnej grupy operacyjnej generała Franciszka Kleberga przekroczyły rzekę Tyśmienicę, kierując się w stronę Kocka, ale tam również Woli Bułowskiej, Serokomly, gdzie rozegrała się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Zakończyła się 5 października ostatnim rozkazem generała Kleberga. Ostatnie słowa generała Kleberga: jeszcze Polska nie zginęła. Do 1989 roku, kiedy publikowano ten rozkaz, to wycinano słowa, w których generał Kleber przypominał, że najpierw walczył z Sowietami, a później szedł na pomoc broniącej się Warszawie. No, Warszawa 28 września padła. Tutaj pod Kockiem miała miejsce ta ostatnia bitwa. Chcę, żebyśmy mieli również świadomość, że tam, gdzieśmy się zatrzymali, jest drugi kamień, drugi pomnik. Upamiętnia on oddział kawalerii Zaza, generała Zygmunta Podchorskiego, którzy również tutaj w Czemiernikach dołączyli do samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, przekroczyli Tyśmienicę i brali udział w bitwie podkockiej. Ten kamień został w tym miejscu położony i ten napis umieszczony w 2004 roku, czyli już 18 lat temu, z inicjatywy miejscowego, już niestety świętej pamięci, historyka, nauczyciela Bogusia Guza. Był to wielki taki patriota lokalny, pochodził właśnie tutaj, w pobliżu był jego dom rodzinny i on bardzo starał się, żeby to miejsce upamiętnić. Zostało ono upamiętnione i od tamtego czasu zawsze w pierwszy weekend, pierwszą niedzielę października tutaj odbywają się uroczystości, spore uroczystości, dlatego że jest również odprawiana msza święta, jest ksiądz, ołtarz polowy, zbierają się ludzie. Myśmy mogliśmy ten rajd przełożyć na październik, ale nie wiadomo jaka pogoda. Polski Wrzesień rozpoczął się 1 września, 83 lata temu, stąd w tym miejscu tu się znajdujemy. Swoją obecnością jakby oddajemy hołd bohaterskim żołnierzom, których tak wielu po prostu zginęło w walce o to, żebyśmy byli niepodlegli. Nie udało się, ale o dalszych losach to już może przy następnym miejscu powiem sobie. Robimy zdjęcie? Okej. Dostajemy jedno. Ta górka na końcu. Kocka zresztą. My mamy z kim wrócić. Ja mówię, ja siedzę 5 godzin, mówię, bym sobie piwo wypił w sobotę. Mówię.
wiem. Tak. Ja sfilmuję moment upadku. Nie doczekanie. Ale grunt to być we właściwym momencie. Tak. Dobra, idę się chować. Nie, bo to nie nasze. Dobrze, od razu na schody. Słuchajcie, chodźcie, bo Marek czeka. Jesteśmy przy pałacu księży Jabłonowskiej, pałac z XVIII wieku. Księża Anna Jabłonowska, jej pomnik jest w rynku, tam czasami robimy zdjęcia albo przechodzimy. Żyła w wieku XVIII, była bardzo światłą kobietą, dlatego że jako jedna z pierwszych zaczęła czynszować chłopów. Co to znaczy czynszować? Zamieniać pańszczyznę na czynsz, czyli chłop zamiast pracować mógł zapłacić po prostu pieniądze, które miał za sprzedaż swoich produktów. To było na obecne czasy bardzo postępowe. Pałac też znajduje się na szlaku naszej wrześniowej wędrówki, dlatego że w tym pałacu w Kocku generał Franciszek Kleber podpisywał akt kapitulacji 5 października 1939 roku. I stąd jesteśmy tutaj. Zapraszamy wszystkich. Panie Piotrze. Patrzcie, bo to tak. Coś ci zapiszczało? Coś zapiszczało. Bida piszczy, tak? Bida piszczy, jak zwykle. Ja chcę spieszyć, to nie da. Robisz to. A ja wolę tu. Pozwolicie przy okazji przy... O, jeden osoby mi zabrakło. Policzyłeś, Marek? Jezu, ale masz szybko. Liczydło w oczach. Musi. Tylko dzięki temu przetrwa tyle wypraw kajakowych. Nikogo nie pogubi. Dobrze, stop, stop. Siedzieć dalej. Tak, chodź tutaj koło nas. Tu ładny widok jest na pałacu. A może zrobimy sobie zdjęcie jeszcze na tle tamtej natury? Natura 2000. Nie, 2022. Dziękuję. W zimie będzie można oglądać film. Łabonki pływają. A jak będzie zapalała, to niech zapali za. Dla mnie. Dla mnie. Ja mam trochę obraźnięte, ale mogę z nim. Upaść! Poczekaj, to musi być pewnie. Marek! Zrób tam z zoomem. Nie filmuj. No jak to nie? On,
on to już upublicznia od razu. Ciekawe, co, jaki komentarz będzie, co mi odbierzesz? Mój. Co mi odbierzesz? Nic, moje komentarze dodają. Kocka zabrać. Tak, że odbierze jej emeryturę. Zabrać emeryturę. Zabrać emeryturę. Bo on do mnie mówi. Bo on patrzył na mnie, bo ty nie masz emerytury. Ale on nie wiedział, może on wyglądał, że mam. Ostatni Kleberczyk chyba w tym roku zmarł, miał 101 lat. Czyli uczestnik bitwy. To dwa profesorzy, jakieś... 102? Chyba 102 miał. No może, może uciera. Pod koniec świetnie. No tak, ale tak pomnik będzie widać. Co? Ciepło? Nie jest ciepło wcale. Skąd? To nie zasłonimy napisu. Gdzie Marzenka? Ale w tym to może być ci ciepło faktycznie, bo to jest grube. Tak, będzie trochę widoczne. Rowery w ogóle nie zasłaniają. Rowery nie przeszkadzają. Leci! Jest naprawdę dobrze. Siadaj, dobrze. Ewa! No, kto zgłosiła robię się. Robię wszystko dla dobra waszej firmy. Zgłosiła się na chętną. Kolegi. Będę zniżka. Ale tak liczę na to. Nie mam takiego. No Monia, teraz to poszedł. Zaistniała. W końcu. Wychyl się. To dwóch zgadzających się mamy. Widać rowery? Jak jeden nos. Panie Jacku, niech pan zamieni. Pewnie. Tak, zielona Ukraina, rower, który kupiłem za pierwszą pensję. Pojechałem autobusem do Lubartowa. Lubartowa zrobiłem Ukrainę. Nie ma mojego zdjęcia i bez tego wstrzyma. Rower z rowerem. Ale rowerem. I
W tej Ukrainie co było najlepsze? Siodełka, bo były skórzane, prawdziwe siodełka. Prawda, Boguś? A ciężko chodziły jak cholera. Kończyna porządku. Ale chodzi. Kolega miał, zabrali go do szpitala, odprowadź mi ten rower do domu. To myślałem, że do domu nie dojadę. A nie można było sobie... Ja mówię, jak kolarze, ich kolarze ćwiczą na tych rowerach, to później jak dadzą im ponarki, to nie dziwię się, że pierwsze 60. A nie można było sobie przełączyć przerzutkę, jak było ciężko? Tam nie było jedno. A słyszałem w tych czasach o przerzutce. Była powszechna taka zbiórka, nawet mam cegiełki, bo coś płacałem, nie wiem co z tymi pieniążkami się zrobiło, na wykonanie tak zwanej panoramy bitwy pod Kockiem na wzór panoramy Racławickiej. Panorama Racławickiej, jak Państwo pewnie tam widzieliście, to był we Wrocławiu. Komara to wszystko. To się odszedł na emeryturę z tymi pieniążkami. Kosak namalował, w ogóle 11 panoram. Te wszystkie zostały pocięte, rozkładkowane. Ale jak? Proszę. Panoram. Nie tylko Racławicko. Kosak malował kilka panoram. No tak. Większe, mniejsze i nic, tylko została Racławicka. Racławicka została. A resztę zostało pocięte, wyszatkowane, zniszczone. No ta się zachowała, przeżyła wojnę, została przewieziona ze Lwowa do Wrocławia. Ale na ziemię odzyskane. Panorama w tym Piotrogrodzie, w Leningradzie jeszcze była. Bitwę pod Berezyną, to dopiero robiła w razie. Ja widziałam. Jedziemy, wniosek status 1, jedziemy do Wrocławia. Jedziemy na Dolny Śląsk z rowerami. Ela była autem, wie, że tam są piękne, w tym roku była, tam są piękne tereny. Tam ta kopia bitwy pod Grunwaldem. Nie co roku wracamy i dalej jeszcze mamy obejrzeć. Jeszcze jest w bibliotece. Tak. W bibliotece pana Słowackiego, w bibliotece Łopatyńskiego. Ta bitwa, ta kopia bitwy była malowana, tam Orlen miał ją kupować, miał za to finansować, później się wycofał dla Litwinu. Później się wycofali, dał sponsora, no i ciebie chcą. I dalej mamy. Cały ten obraz, parę ton ważył razem z tą konstrukcją. Ale to nie wyeksponowane, gdzieś leży. Proszę? Nie, w tej chwili jest wyeksponowane w Bibliotece Łopatyńskiego. Można jeszcze zobaczyć. Ona jest tylko kilkanaście centymetrów mniejsza od oryginału. Dlatego jak są wykonywane kopie, to jest zasada. Nie może być jeden do jednego. Aha. Nie może być jeden do jednego. Zwykle są mniejsze. O tym się poznaje. Bo grube. Chyba, że ktoś Mamy rozumiemy kopie, jak jest to formalne, robione na potrzeby czegoś tam, bo jak sobie sama zrobię farbę. Maluję jeden do jednego zawsze. Natomiast jest pięknie utrzymany, bo znajduje się dużo tablic z nazwiskami oficerów, generałów, żołnierzy. Pierwcynkową, olej leży. To chyba była ostatnia taka bitwa. No tak. 39 roku. Ostatnia bitwa w kampanii wrześniowej. Prawie, że musimy bieć. Helpa drugiego. Proszę. Ale w ogóle tam jakieś takie olejniany, tak, tylko trzeba go postawić na słońcu, żeby on się trochę wybielił. Żółty, generał. Nie wychodziła biała. Tam statyści żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, w ogóle w okoliczności. I potem a białe że nie, zginęli.
I potem na ileś miesięcy przyszła nowa i zwykle by była niewierzona. Ten kompleks Rize, słynne te takie korytarze podziemne, złożyło się i tak dalej, to tam między innymi. Przy rodzinie jestem tylko w Kuminie. Jest Rudno, jest... On był przy Budowie. Słońce. Tu grupa już ruszy, jak my potem dogonimy. Łabędzie.